W dzisiejszym programie m.in. szanse na unijne wsparcie płockich inwestycji oraz pielgrzymi na dniach historii Płocka. Podczas konferencji w Muzeum Mazowieckim marszałek Adam Struzik ogłosił gotowość realizacji regionalnych inwestycji terytorialnych. Oznacza to, że Płock będzie mógł ubiegać się o pieniądze z Unii Europejskiej na ważne projekty, takie jak budowa drugiego i trzeciego odcinka obwodnicy, zakup autobusów z napędem hybrydowym czy rewitalizacja bulwarów wiślanych. Te środki będą ważnym elementem dalszego rozwoju Płocka, stworzenia nowego układu komunikacyjnego, ale także nowych terenów inwestycyjnych, a więc nowych miejsc pracy, rozwoju Płocka także pod względem komunikacyjnym, transportowym, kulturalnym, także sportowym, każdym, gdzie tylko będzie możliwość sięgnięć po te środki, będziemy po nie sięgać. Wiele projektów jest już gotowych, teraz miasto czeka na ogłoszenie konkursów. Z okazji Święta Policji kilkudziesięciu mundurowych otrzymało awanse na wyższe stopnie wojskowe. Podczas uroczystości w Domu Technika za ofiarną służbę dziękował policjantom m.in. prezydent Andrzej Nowakowski. Podziękować przede wszystkim za to, że mieszkańcy Płocka, mieszkańcy regionu czują się dzięki Wam bezpieczni. Komendant miejski Policji podkreślał owocną współpracę z samorządami i instytucjami, co przyczynia się do większej skuteczności płockich funkcjonariuszy. W imieniu wszystkich policjantów dziękuję za Wasze wsparcie. Jednocześnie wyrażam głębokie przekonanie, że nasza współpraca z Państwem nadal będzie stała na tak wysokim poziomie. Policjanci otrzymali również wyróżnienia od prezydenta Płocka i starosty płockiego. Już 50 różnorodnych podmiotów oferuje zniżki dla rodzin wielodzietnych w ramach płockiej karty familijnej 3+. Posiadacze karty mogą taniej kupić bilety na miejskie pływalnie, do zoo, ze zniżką skorzystać z autobusów komunikacji miejskiej, siłowni w Orlen Arenie, zjeść w restauracjach czy zrobić zakupy. Obecnie taką kartą ma już ponad 3000 mieszkańców. Informacje, komu przysługuje oraz listę honorujących ją firm i instytucji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Płocka. W ubiegły weekend na Wzgórzu Tumskim rozlokowało się wczesnośredniowieczne obozowisko. Wśród atrakcji przygotowanych na Dni Historii Płocka były pokazy dawnych rzemiosł. Można było poznać warsztat garncarza, rogownika, kowala czy rybaka. Niezwykle widowiskowe były pokazy walk rycerskich. Nie brakowało też widzów kibicujących pusznikom i łucznikom. Najmłodsi zwiedzający zaopatrywali się w tarcze i miecze, a młode damy w ozdobne nakrycia głowy. W atmosferę dawnych wieków pomagała wczuć się nastrojowa muzyka. W tym roku Dni Historii Płocka zorganizowane zostały w czasie pobytu w naszym mieście pielgrzymów, którzy przybyli do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Zagranicznych gości, a także towarzyszących im wolontariuszy można było spotkać w różnych częściach miasta. Ich entuzjazm i radość był widoczny podczas oficjalnych spotkań, jak i w chwilach relaksu. Oni też stanowili sporą część publiczności podczas rozstrzygnięcia plebiscytu Płocczanin Roku i prezentacji zdobywców nagród prezydenta Płocka za działalność artystyczną w 2015 roku. Mam zaszczyt ogłosić, że tytuł Płocczanina Roku 2015 otrzymuje ksiądz Stefan Cegłowski. Gratulujemy bardzo. Statuetkę Bolka wręczył laureatowi zastępca prezydenta Płocka Roman Siemionkowski. A ja cieszę się, że pomiędzy muzeum, w którym spędziłem 20 ponad lat życia, i katedrą, która teraz jest moim drugim domem i plebanią, mogę tę nagrodę odebrać. I w takim anturażu, w takim otoczeniu. Bóg zapłać. Szczęść Boże wszystkim. Po wieczornym nabożeństwie sceną zawładnęli muzycy. Mimo późnej pory i po dniu pełnym atrakcji, publiczności nie brakowało energii, co widać było podczas żywiołowych reakcji i spontanicznych tańców. Nie zupełnie wszędzie, gdzie jestem, Bóg się z tego trzyma.